Witam ponownie. Dzisiaj będzie małe sprostowanie na temat pomp i silników hydrostatycznych napędzających wentylator chłodnic do lokomotyw. Sorry, że tak szybko, LXZ2, jest gorąco strasznie, na hali jest już ze 30, jest 8:08, kurczę, także troszkę może być różnie z tym filmem, bo jest naprawdę tutaj kiepsko. Otóż tak, poprzednio twierdziłem, że rzekomo pompa i silnik hydrostatyczny to jest to samo. No, tak pobieżnie oglądając, no wygląda dosyć podobnie. Nawet tutaj przełożyłem z silnika hydrostatycznego te śrubunki, te dwa, tutaj ten, wszystko ładnie pasowało. Ładnie pasowało do momentu wrzucenia tego na lokomotywę, tam na górę. I co się okazało? Wrzuciliśmy, przeszło przez ten otwór, tam tak jak pokazywałem, jak jest spornik do mocowania tego ustrojstwa, czyli silnika, znaczy to nie jest silnik, tylko pompa. Przed nami, właśnie nie wiem czy powiedziałem, to jest pompa hydrostatyczna. O. No i się okazało, że nie wchodzi. A dlaczego nie wchodzi? Jaka jest różnica, przynajmniej tak w budowie zewnętrznej? Otóż tak. Silnik hydrostatyczny tam na górze, na agregacie chłodniczym, na tym jest mocowany. Ten wskaźnik będzie po prostu jako materiał, do którego jest mocowany. Jest mocowany tak. Widzicie, o co chodzi. Czyli śrubunkami do dołu. Tutaj wałkiem do góry, gdzie idzie śmigło. Nie? Tak. Natomiast pompa, później pokażę, o co chodzi, do wspornika przy silniku spalinowym, no w zasadzie ramię, jest mocowana tak, do tej powierzchni. Co w związku z czym? Z tym. Otóż, tak, ta powierzchnia jest obrobiona na pompie, tak? Żeby można ją było właśnie po tej stronie zamocować. Próba zamontowania tego jako silnik na górze niestety nie powiodła się, bo ta powierzchnia nie jest obrobiona w tym pompie. Natomiast w silniku jest obrobiona ta powierzchnia, a ta nie, no bo nie potrzeba. Tak to się zewnętrznie różni. Ale to jeszcze nie koniec. Oczywiście, no wiadomo, to, że podobieństwo jest, ale pytanie jak wnętrze, jak wydajności, jak to wszystko, przepływy. No niestety, nie ma starych mechaników, człowiek się wszystkiego uczy na błędach. Z dokumentacją też jest bardzo kiepsko. I tak to jest, tylko się niepotrzebnie dźwiga, później przeklina. Ja tu nie będę przeklinał, bo to kulturalny w miarę film i ogólnie tam kanał kolegi, który to wrzuca. No i jeszcze jest taka różnica. Różnica jest taka w długości wałka tutaj tej przestrzeni osadczej, jakby gdzie w silniku tutaj idzie śmigło, czyli wirnik, a w pompie idzie zespół kół pasowych z jednego odlewu. I ja to już zmierzyłem przed montażem. Coś mi nie pasowało, no ale tam z kolegą stwierdziliśmy, że tam 5 trochę różnicy, to nic ten. No i patrzcie, dokonujemy pomiaru, no wiadomo jak to na jedną rękę. Pyk. Zobaczymy, czy się syf miarka, czy się przestawi. I teraz spróbujemy złapać. O Jezu. No. O, cholera. O, i mamy wymiar 105 mm tutaj na pompie. Natomiast na wałku ta odległość wynosi 110. I tak, i to jest już pierwsze zabezpieczenie, że nie można jednego z drugim zamieniać. Oraz drugim zabezpieczeniem, już tak puentując to, jest właśnie ta powierzchnia. Że nie można po prostu, że nie można pompy zamontować w miejsce silnika i na odwrót. Także niestety człowiek się ten... Silnik poszedł do firmy zajmującej się hydrauliką siłową, reklamować nie będę, bo zresztą nie wiem jakie efekty będą, poszedł na wymianę uszczelniacza, czy łożyska zrobią, to zobaczymy. Zrobią to dobrze, jak nie, no to trudno. No, wiadomo, teraz są ciężkie czasy,
Koszty są ogromne wszystkiego. Taka ciekawostka. Znaczy ogólnie tak, w ogóle byliśmy szczęśliwi, bo tak, udało się znaleźć to, które miało robić zasilnik i jeszcze jedno na magazynie, nie? No i wszystko ten, no i jeszcze wczoraj mieliśmy trochę nadziei, że dobra, skoro była jedna pompa, to może jeden silnik, no ale niestety poszliśmy na magazyn, się okazuje, że druga taka sama pompa jest, nie? I tak, pompy dwie, które pompa jest, nie? I tak, pompy dwie, które posiadamy, wy tam pewnie gdzieś na magazynie też, chyba że macie oryginał, są rumuńskie. Natomiast silnik hidrostatyczny, który poszedł na tą naprawę, jest oryginalny, zachodnio-niemiecki, RFN-owski firmy Behr. Nie wiem, no niemieckiego, języki obce mi są obce. Behr, pisany Behr, także pewnie ktoś może z was znać tą firmę. Z roku 69, także taki oryginał. Także tak to wygląda. Jeszcze podejdziemy sobie na lokomotywę. Pyk, pyk, pyk. Chyba, że wcześniej zaliczymy jakąś glebę, o co tutaj nie trudno. Pyk, pyk, pyk. Idziemy sobie. I co tu widzimy? Tu właśnie widzimy, jak jest mocowana pompa. To jest pompa, tak? Pompa hydrostatyczna. Jak nie jest mocowana do wspornika? Silnik byłby mocowany od tej strony, tak jak pokazuję, natomiast pompa jest od tej drugiej. I tu jest obrobione, tu jest nieobrobione. Także jest mocowana do tego tutaj sporniczka. Pyk. Ta powierzchnia do tej powierzchni. Jeszcze to kolega starszy wiekiem i z o wiele większym doświadczeniem też mi pokazał, jak należy odróżnić. Jeśli tutaj jest. Tutaj jest takie podcięcie i ta powierzchnia jest właśnie nieobrobiona, ale szczególnie to podcięcie, to odróżnia od razu, jak już wiemy o co chodzi, to odróżnia pompę od silnika hydrostatycznego także. No i tutaj jeszcze, jak już mówiłem o tych kołach pasowych, otwieramy wieżeje. I tak, tutaj właśnie jest ten zespół kół zębatych, znaczy to jest monolit, odlew później obrabiany. Nie zębatych, tylko pasowych, no już temperatura robi swoje. Osadzony na wałku długości 105 mm, natomiast w silniku by ten wałek miał 110 i jedno na tych kół pasowych nie założysz na 110, bo będziesz miał luz i na odwrót też, znaczy założysz, bo nawet średnica wałka, nie powiedziałem, jest taka sama, 30 mm. Natomiast długość od razu też powoduje, że jednego z drugim nie zamienimy. Także mądrze producent zabezpieczył się przed takimi jak my, no, którzy nie posiadają wiedzy, no, ludźmi. Wiedzę nabywamy cały czas robiąc to, no niestety. Dziura pokoleniowa robi swoje i powoduje, że wszystko trzeba odkrywać na nowo, bo nie ma kto przekazać. Także jak macie starych jeszcze mechaników gdzieś na kolejkach, szanujcie ich, pytajcie ich, nawet nagrywajcie. Nawet niekoniecznie warsztatowcy, ale maszyniści, nagrywajcie ich wiedzę po prostu, jakby ten, no bo jak oni odejdą, to kto wam tą wiedzę przekaże? No nikt wam nie przekaże. No chyba, że będziecie mieli tak jak ja tutaj mam kolegę Grzegorza, bardzo takiego, no mistrza mechaniki po prostu. Mistrza mechaniki, który sam po prostu jakby. Tylko popatrzy, już wie mniej więcej o co chodzi, pokombinuje ten, no jakoś tam się też, ja troszkę się uzupełniamy, także tak to wygląda, co tam jeszcze, już ten, pewnie tam jak oglądaliście wcześniej, no dwie przekładnie już są złożone tam w głębi, kurczę, trzeba uważać, żeby nie ten, w głębi sobie stoi pojedyncza, czyli 1:100, tu sobie stoi podwójna, znaczy ja nazywam podwójna, 2:100, no podwójna, no bo tak, z tej idzie, przychodzi napęd poprzez wał kardana z przekładni tej rozdzielczej, nawrotno-rozdzielczej, tak, strony, a tutaj drugi wałek. Z tego wałka jest przekazywany krótki wałem kardana napęd na 1:100, tutaj pyk. Także dwie zrobione, niestety cały czas jest problem z pompkami olejowymi, to jest tylko tak założone, żeby zaślepić, dekiel jest, pokrywa jest. Pompki w środku nie ma, także. Czerwony kolor malowania śrub
podejrzałem od takiego znajomego pracującego dużego przewoźnika kolejowego, że jak coś robione, to farbą znaczą, więc wszystko co dokręcone, to poznaczone, żeby mieć pewność, że się czegoś nie pominęło. A i też, czy przypadkiem jakiś życzliwy ktoś nie chce nam śrubki poluzować. No trochę taka już zaleciało teorią mocno. To no ale lepiej strzeżonego, jak to się mówi, Pan Bóg strzeże, nie ma co się tutaj. No. Trzeba wykonywać swoje zadanie tak jak trzeba. O, pyk, kareczka, czekają tutaj następne te przekładnie do następnego kompletu, kiedy zrobimy, nie wiadomo, tutaj cylindry hamulcowe, ale to może zrobię jakiś oddzielny jakiś może odcinek. O, tutaj taka ciekawostka jeszcze, dobra, bo już miało być o pompach, silnikach, a wyszło o innych rzeczach. Jeśli będziecie kiedyś robić cylindry hamulcowe, tu są akurat, to jest ta wersja, tak zwana nowy typ, czyli blaszany cylinder, lżejsze te wsporniki, luzem tutaj ten. Pamiętajcie, zobaczcie, zgadnijcie, z czego to jest. No, jest to skóra. I taki fachman doświadczony powiedział tak: Kuba, jak masz tą manżetę, to uszczelnienie skórzane, to go nie wyrzucaj, chyba że jest bardzo rozpieprzone. Tylko nasmarować, zakonserwować i dalej niech pracuje. Bo są robione zamienniki gumowe i te gumowe po prostu bardzo szybko się zużywają, a skóra, jak widać, po 40 latach i eksploatacji jeszcze jest w miarę. Także no można to dorobić, ale jest straszliwy koszt ze skóry w tych czasach dorobienia. Ale no jak będziecie chcieli mieć na długo, to nawet zainwestujcie większe pieniądze i zróbcie sobie ze skóry, a nie tam z gumy. Dobra. Tutaj panie